ma jakieś pytania i powiedzmy wątpliwości, to niech pisze, bo zrobię wtedy ewentualnie następny jakiś film, bo to są takie akurat rzeczy, które w pierwszym momencie pomyślałem, o których warto byłoby powiedzieć, bo wiadomo, że niektórzy jeszcze powiedzmy mają problemy na przykład ze złapaniem akordu. Tu można jedynie powiedzieć to, że powiedzmy jeśli uderzamy jakiś akord, to nie starajcie się zawsze bezwzględnie tych palców trzymać tak pionowo. Prawda? Bo niektórzy robią tak, że starają się robić tak, żeby każdy palec był postawiony wręcz prostopadle po prostu do gryfu, w ten sposób, czego się nie da zrobić. No, ja bym jakbym chciał, to po prostu nie dam rady je postawić pionowo, prawda? Więc te palce muszą troszeczkę się jednak uginać. Kciuk zwykle jest pośrodku gryfu. Zwykle jest pośrodku gryfu, chociaż czasami niektóre akordy właśnie grają ludzie tak. No niby to nie jest poprawne złapanie danego akordu. Powiedzmy, jeśli chodzi o G, to ten kciuk to nie przeszkadza. Jeśli mam złapać D, to zaczyna on troszeczkę przeszkadzać, prawda? Jeśli na przykład już jakiś A, no to też średnio z tym kciukiem wywalonym tak na wierzch, prawda? Więc właściwie starajcie się, żeby kciuk był mniej więcej pośrodku. Ewentualnie trochę tutaj wyłaził, no ale po prostu, żeby był w miarę pośrodku, niekoniecznie, żeby tak obejmować, prawda, za każdym razem gryf. No i palce, żeby właśnie troszeczkę były pod kątem. Widzicie, na przykład pierwszy palec u mnie, on jest pod kątem, on nie jest idealnie pionowo. Poza tym jeszcze trzeba byłoby dodatkowo zrobić tak, że to myślę, że w ogóle jako najpierwsze ćwiczenie, które warto byłoby zrobić z akordami, to jest zrobić coś takiego, że na przykład łapiemy akord. Teraz przejeżdżamy na przykład piórkiem, przejeżdżamy sobie poszczególne struny. Czyli na przykład łapię G i teraz przejeżdżam poszczególne struny powoli. I sprawdzam, które dźwięki brzmią czysto, a które nie. Czyli na przykład powiedzmy, jeśli będzie załóżmy coś takiego. O, no to znaczy, że coś jest nie tak, prawda? Czyli trzeba poprawić ten chwyt. O. Jeszcze raz, nie za mocno, żeby nie z kolei nie ściskać tu stałej siły. Broń Boże, nie ściskać stałej siły. To powinienem tu wykrzykniki takie dać. Nie ściskać stałej siły tutaj ręką, tylko jak najdelikatniej łapać. Bo im mocniej ściskamy, tym bardziej tutaj się napina cały nam nadgarstek, cała ręka zaczyna nas boleć. Więc jak najlżej nacisnąć, dotknąć tych strun, prawda? Ale żeby ten dźwięk był. Tak, o, tak to znaczy, że za lekko jest. Troszeczkę o. I teraz sobie przyjeżdżam. Dosyć fajna metoda. Co prawda to już teraz troszeczkę inaczej brzmi to granie. To już takie trochę balladowe, takie właśnie. O, widzicie, tak to brzmi i takie właśnie wyłapywanie tych niuansów brzmieniowych, czyli tych właśnie niepoprawnych jakichś takich, no niuansów może to źle powiedziane, wyłapywanie tych takich nierówności w łapaniu i wybrzmiewaniu strun właśnie najlepiej zrobić łapiąc akord i uderzając właśnie pojedyncze struny, bo niektórzy łapią niepoprawnie, prawda, i grają od razu, nie wiedząc nawet co tam się źle łapią, prawda? Teraz jakbym przyjechał ten chwyt, to brzmi niefajnie, więc starajcie się właśnie zachować te wszystkie wskazówki, co tutaj robię, mówię i jak czepać. Dziewczyny też mogą czepać jak najbardziej te wszystkie akordy, więc jeśli jakieś jeszcze problemy macie, to piszcie w komentarzach, to wtedy będę jakieś sprostowania robił. Więc papatki, ziomeczki kochane. Hejka, sorry, że przeszkadzam. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię na YouTubie są fajne, to może, że zechcesz zapisać się na lekcję gry przez Skype. Jeśli chcesz kupić książkę, którą napisałem o motywacji, gdzie mówię właśnie dużo rzeczy o motywacji, o tym jak pokonać lenistwo, jak przygotowywać się do ćwiczeń, jaki harmonogram ćwiczeń i tak dalej, to możesz zakupić tą książkę. No i jeszcze oczywiście, jeśli chcesz kupić sprzęt, a nie wiesz też czego chcesz tak naprawdę, co dokładnie, nie wiesz co wybrać, to też do mnie napisz. Jako że prowadzę sklep muzyczny, to po prostu chętnie doradzę i sprzedam fajny sprzęt, fajnie brzmiący. Zapraszam i sorry, wracaj z powrotem do
oglądania. Popatki!